Więc spróbujemy tą samą taktykę z czołgami ciężkimi. Ale medy bym spróbował inaczej trochę puścić. Fajna snajpa gdzieś z tej strony mapy. Też właśnie tak myślę, że medy by podjechały tutaj pod górkę i stałyby tutaj w tym miejscu przed. My się czołgami ciężkimi zgrupujemy tutaj w tym miejscu i wtedy będziemy mogli tam ostrzeliwać. Ewentualnie medy będą mogły wtedy zmienić pozycję, bo są szybsze. Oczywiście Blacka nie muszę ustawać, bo Blacku wie co ma robić. Super. Podjedźcie sobie tutaj po prostu. O, oni robią tutaj pusza, tak? Dobra, uciekaj, uciekaj. Zdjęliście. Poszedł fokus. Wiemy tylko, gdzie oni mają. Gdzie mają medy. Dobra. Zajmujecie klasztor. Oni byli przygotowani na mnie, nie? Znaczy wiesz, tradycyjnie tam jest otwarcie, więc byli. My tu zagramy sobie, panowie, na wieżę. Nie przejeżdżaj, polski Vitex. Zaczekamy na razie na ich rozjazd, bo ja się obawiam, że oni tymi medami zjadą sobie tędy i zaczną nam robić dupę. Nie mamy lighta. Dobra, ja mam spota. Tu też złapaliście spota, okej. Ja ciągle go nie mam. Lajcik, tutaj. Strzelajcie. Mhm, widzę, widzę. Strzelajcie. Jeśli dacie radę go zdjąć, będzie super, nie? To i tak będzie obity, będzie się bał. Troska. 3, 2, 1. Super, super, wyrównało się. Teraz panowie, uciekajcie. Na lot ich poleciał. Super, genialnie. Ale fail. Jesteście mistrzami po prostu. Skąd dostałeś, Fredek? Spinguj, skąd dostałeś, Oskar? Stamtąd, dobra. Ciężkie, robimy przejazd pod drugą górkę. Tylko tak, prosta sprawa. Wiedziałem, że oni tam będą próbowali przejechać. Przejeżdżamy na tą górkę, bo mamy tutaj od pleców osłonę i wjeżdżamy tutaj. Medy, patrzycie się w naszą stronę. I medy, patrzycie się i przejeżdżacie tutaj i od tej strony wjeżdżacie na Projecta. My bijemy tutaj z dwóch stron, tylko tak, żeby nie oberwać samemu ogniem krzyżowym. Medy, przejeżdżacie tutaj, te projecta muszą zniknąć przez was. Wy musicie je skończyć. Oskar, poczekaj chwilę. Ja mam jeszcze minutę amuraka. Dobra, jedziemy. Pierwszy na 600. O, świetnie. Mówcie jak tam strzelacie. Super. Ja to niezbyt mam tam jak strzelam medy. Dobijamy tego na 400. Lew, uważaj, bo będą cię raszować. Dobra. Jednego, jest na 200 ile. Xertix, bezwzględny, rażę robią. Ustawiacie się tak, żeby tutaj klepać. Trzymamy ich tutaj. Dalej, medy będzie... Nie no, lew jest już na straconej, cholera jasna. Jeszcze pół minuty ma amoraka. Nie wiem, musisz sam porobić, bo on nieraz ma amoraka. Tamten jest na dobiciu, więc na spokojnie, trzymamy i... Wykończ na nich. Lew ma przestrzał na mnie, bo dignął. Wy, Is i Bezwzględny, stoicie z tej strony. Medy, cofacie się i przejeżdżamy na tą stronę z tymi ciężkimi. Pawlo, cofasz się do nas, cofasz się do nas. Cofaj się do nas powoli. My mamy naloty, oni nie mają nalotów, więc cofaj się za górkę, cofaj się za górkę. Kurwa. Obrobił. Dobra, robimy taką... Jesteśmy w side combat, Nisem.
Wy stoicie, a my będziemy robili z tej strony hard push. Tutaj lep stoi. Medy, musicie przejechać mi tak, żeby wyspotować mi bazę. Chcę widzieć, co jest na bazie. Mamy spokojnie czasu. Skur! Nie ten kanał. Przekląłem? Ale prawie. Dobra, idzie tutaj nalot, więc będziemy możliwie mieli tych dwóch zgaszonych. Dobra, jedziemy w nich, panowie, jedziemy w nich. Ciężkie, jedziecie. Nie zgasimy tego, to już jest dupa. Nie zdekapujemy tego. Chodź, zwierzęmy na tego i zatrzymaj. Esta, będziesz musiał... Jadę na pałę już. Jest luwę. No, jednego postawili. Przejechaliśmy sobie za bardzo. Nie spodziewałem się, że tam kogoś oddadzą w odstawkę. Nie wiem, dupa jest. Ja padłem na początku za szybko trochę lajtem. My ich lajta też zdjęliśmy. Po prostu źle tu rozstawiłem. Wymieniliśmy się pozycjami trochę za bardzo. Mi dwa razy magazyn kula zrobili. Nie, jedyny błąd moim zdaniem, jaki popełniłeś, to było zostawienie mnie i tego Isa w tym miejscu, bo nas trzymał jeden czołg. No i my byliśmy z nim. Nie, no dobrze. Ja tam nie wiem, więc do tego Isa trzeba robić. Dobra, Xertix, ty chciałeś uciekać na razie, tak? Tak. Dopa, wrzucam na twoje miejsca. Red, jeśli chcesz, to mogę ci nagrywać perspektywę Meda. Co mam ci wziąć? Ciężki. Super. Siwy, nagrywasz to i będziesz mi wrzucał każdą bitwę graną klanową na ten, na YouTube, na prywatne. Ja będę sobie to potem oglądał, będę wyciągał wnioski. Zarąbiście to wymyśliłeś. Bo tak właśnie teraz załączyłem nagrywanie, no to nie było już złe, tylko no troszkę brakło. Dobra. Stawiam rozstawiającego. Słucham jeszcze raz? Pozdrawiam rozstawiającego. Dobra. Nagrywaj mi te bitwy, będę potem sobie oglądał. Będziesz rzucał na prywatne, okej? Okay? Dasz radę? Mhm. Super, genialnie. Tylko nie wiem, czy na YouTubie, jak to jest na prywatnym, to przypadkiem ja tego nie muszę opublikować na ogólne, żeby mógłbyś to zobaczyć. No, na ogólne. Ale to i tak wasze dane nie są tu podane, więc... No, lightowo, po prostu tak, żebym potem też na prywatny to nikt nie będzie mógł zobaczyć, tylko ja będę sobie to oglądał i będzie już, ja sobie obejrzę, pospisuję, co zrobiłem źle, jaką taktykę inaczej zastosować i będzie na przyszłość. Tak, lecik otwarcia, medy jadą na akademiki, czołgi ciężkie jadą w to miejsce. Jeśli tu będzie przewaga, czołgami ciężkimi jedziemy tutaj, będziemy trzymali tą stronę. Jeśli tu nie zrobią wjazdu, to przejedziemy do nich na kapa, w prosty sposób. Ewentualnie... Nie, na razie jedziemy w ten sposób. Medy, się ustawiacie tu. Na akademikach stajecie. Lajcik, spot i ucieczka, spot i ucieczka. Ucieczka, żebyś za szybko nie padł. Dobra, widzimy, tam są medy. Więc my wjeżdżamy tutaj. Jedziemy tędy, robimy z tej strony przejęcie, żeby nasze, ten, medy wspierać. Jeśli czołgi ciężkie przeciwnika wyjadą tutaj, puszczamy dwa ciężkie tu, reszta broni tego. Dobra. To my robimy tam tak. Wbijamy w akademię, tak? Wbijamy. No bo oni w okienko wychali. Dwa czołgi tutaj jadą, dwa czołgi jadą tu, a my resztą pchamy. Dobra, reszta pcha, ustawiamy się na nich. Zebrałem wszystko, jedziecie. Dwa czołgi tu, reszta pcha tutaj i pcha tam. Robimy tego lighta? Nie, na roboty nie robię. Tak, dawaj na lighta. Macie tutaj libertę samego. Libertę macie na lewej stronie czołgi. Samego. Po co tak gracie, że gracie... Nie kończycie czołgu. Teraz ten libertę was będzie w dupę zeszła. Albo na niego. Kolejny czołg. Kolejny czołg. Kolejny czołg.
Go, to Libertę. Czuwa. No Libertę'ka mogliście ściągnąć, bo mieliście trzy czołgi, które mogły go po prostu zdjąć w tamtym momencie. Nie wiem, dlaczego się obróciliście na dwa, jak mieliście jednego na... Czy tutaj według mnie powinniśmy najpierw poczekać, aż medic tutaj zrobił temat, a dopiero jechać z szkimi? No, to jest dwa... trzeba porobić, nie? Co są? Też dobre spostrzeżenia. Ale tego się nie dało, wiesz co, bo on strzelał 3 medy, tak? Tutaj gdyby... Trzeba było przejechać, jak przejechaliśmy, no to oni zrywali stąd. No. W tej chwili są bezużyteczne przecież. Skończysz Progetto, Progetto? Masz. Możemy następny kończyć. Ja muszę przeładować. Po lewej macie. A, to oni kończyć będą mnie. Ha. Czegoś brakuje tutaj, nie? Ja wiem czego, ale... Nie no, mówcie, jak macie jakieś pomysły czy spostrzeżenia, to mówcie, bo mi to się przyda. Będę wiedział na przyszłość co i jak. Ktoś ja uważam, chociaż jeden przepomnieć. Tylko, gramy agresywnie, zbyt agresywnie wychodzimy. Spójrzmy no, obrze, tak, nie koniecznie, nie koniecznie. To nie chodzi o agresję. Agresywnie trzeba czasami, nie powiem do nich. Kolego, mogę mi dać jedną miskę rozstawić? Jasne, możesz, śmiało. Śmiało, to poproszę. Tylko słuchajcie. Tak, przyszedł pan rozstawiam, może pójdę. Czekaj, tylko wezmę jeszcze tam naloty, bo naloty też... Ja też padłem trochę za szybko i naloty nie poszło. I teraz tak panowie, naloty jeden człowiek trzyma. Będziesz trzymał te naloty, ty? Nie, ja trzymam, bo ja zwykle puszczam. Teraz tak, druga kwestia. Ciężary. Kto będzie dowodził ciężarami? Bo to nie chodzi też o... Kto będzie zarządzał tym, żeby mówił w jaki cel celować? Jest taki człowiek, który by chciał się tym zająć, czy nie? No to też mogę wziąć. No, ale ty jedziesz przed ciężarem, to ty dowodzisz. Tak, zgadzam się, tylko pamiętaj jedną rzecz. Jeżeli my się rozdzielimy w pewnym momencie, to pamiętaj, macie jeden problem, nie macie fokusa. Nie macie pewnego strzału. Znaczy, pamiętajcie jedną rzecz, ja będę wam mówił, w jaki cel strzelamy, ale ja będę mówił dla tych czołgów, co ze mną są. A część czołgów będzie w innym miejscu i w innej sytuacji. A tej sytuacji ja już nie będę widział, bo ja będę widział tylko tą sytuację. A tą sytuację, którą wy będziecie mieli, to ktoś będzie musiał też mówić i musicie to mówić, bo przynajmniej na początku, w jaki cel celujecie, bo celujemy w T-34 i wszyscy, bez wyjątku, mają walić w ten czołg i tylko w ten czołg. Czy traficie, czy nie traficie, ale wszyscy mają w ten czołg walić. I odpowiedzialność spada właśnie na tych ludzi, na tego człowieka, który to mówi. Czyli jeżeli ktoś się podejmie, że będzie ciężarami dowodził, a ja medami, ogólnie dowodzę ja, znaczy jako rozstawiający, ale podzielimy się na grupy, dwie. I jedna grupa jest ciężarami, druga medami. I ta medy to wiadomo ja będę dowodził, ale ciężary muszą mieć też swojego w cudzysłowie dowódcę, który będzie mówił ten cel walcie, bo ten cel musi znaleźć na pierwszym miejscu. I on mówi, to jest T-34 albo to jest, nie wiem, no T-32 lub jakiś inny czołg. I wszyscy walą tylko w ten czołg, żaden inny. Jeżeli mówią, że wyjeżdżamy, to wyjeżdżamy wszyscy. Ok? Spróbujmy. Pamiętajcie też o zaznaczaniu przeciwnika pod przyciskiem T. I pamiętajcie dużo informacji. I przede wszystkim nie mówcie nic. Tylko słuchajcie. Kurde, nie widziałem tego czołgu, co chciałem, bo dobra, ok. Pojechaliśmy tu. Bo chciałem wziąć inny czołg, bo będę za wolny, ale dobra, okej. Okay. No zatrzymaj się, zmieni. Nie, dobra, spoko. Polecimy i ten.
Panowie, jak usłyszycie, który czołg ma zejść, to nieważne, czy dostajecie bułę, czy dostajecie bułę, walicie tylko w ten czołg. Ja będę teraz, no, na razie będę wam mówił, w jaki czołg walimy. W jaki czołg ma zejść. Tak, teraz szybciutko idę do łazienki. A i panowie, nie przejmujcie się tym, że będę dużo, znaczy mocno krzyczał, ale to skoro nie szło na was, tylko po prostu no, sytuacja, ja się wczuwam w to robię. No tak. Dobra, okej. Dobra. Panowie, robimy tak. Ta strona ciężary. Tu. Medy, znaczy medy nie wjeżdżają tutaj. Medy jadą koło nas. Jeden czołg tu mamy, leci, to mamy. FV, znaczy ten leci, tu myka i tu robi otwarcie, zobaczymy co się dzieje. Jeżeli tu się nic nie dzieje, tylko jedzisz i co masz? Nic poza tym. Ciężary lewa, środek, medy. Febre maksimum tu podjeżdżasz, na tą góreczkę wyświecisz czy coś tu jest, jeżeli nie ma, tu stoisz cały czas i czekasz. Panowie na spokojnie, nie wyjeżdżamy, czekamy na nich. My czekamy na nich, nie oni na nas, my czekamy na nich. Na spokojnie. Ebre, cofaj, jesteś sam, jak dasz radę, okej, że nie, cofaj. STA1, jak możesz mu to pomóc. Podejdź tutaj, bo on tu wyświecił tutaj, to podejdź tutaj, STA1. Mhm. Ebre, stój, nie ruszę się, STA1 jak podjedzie, to tam... Jak no i czy mnie wali ze środka, gdzieś tutaj, stąd? Na spokojnie. Mamy czas, oni też mają czas. Czekajcie, nie wyświecacie się, przede wszystkim nie wyświecacie się. Wszyscy są tutaj. Okej, spoko, ludzi, dobry. A macie szlak. Dobra, spad, dobra. Samoła tutaj. Jestem. Panowie, ruszamy lewą stroną, totalnie jedziemy. Wszyscy. Dobra. I teraz tak, panowie. Jadą 5 czołgów, obojętnie których. Idziemy. Te 5 jadą, reszta cofa. Te 265 cofasz. Projekto cofasz. My jedziemy, my jedziemy do przodu. Na lot, dobra, puszczamy. Nic się nie stało. Praktycznie jedziemy dalej. Jedziemy. 5 czołgów jedzie do przodu, 5 cofa. Odwracili się na nas. Prawa strona. Panowie, patrzcie na prawą stronę. Patrzcie na prawą stronę też. Kapa wjeżdżamy? Tak. Dekapujcie, jedzie. Bardzo jedzie. Panowie na kapa, wjeżdżajcie na kapa. A nie wincie tymi projekto, kurczę. Teraz nie będzie miał to urobić. Ktoś dekapuje tam, naszego kapa. No ja się staram. Jeden dekap. Nice. Chluwę zjechał. Przegrali to na własne życzenie. Brawo wy.
powiem tak, to wyszło do dupy, ale i tak nieźle. Moje zdanie to było tak do dupy, ale nie, no nie było tragedii, ale nie o to mi chodziło, ale okej. Okay. Mieliśmy szczęście, bo ich Luwek, który kapował, zjechał z kapa i no, wyszło mu tak, jak wyszło. Tak, oczywiście, mieliśmy duże szczęście. To i ma opuszczanie i wszystko. Lecimy. Ale jest jedna racja, za agresywnie, za szybko puszczam grę, bo trzeba nieraz się zająć pozycję, utrzymać przez chwilę, żeby każdy zajął pozycję, bo za szybko trochę puszczałem czołgi dalej. Za duży chaos był. Niech się przeciwnik wyświetli, a nie my. Niech najpierw przeciwnik się wyświetli, a my poczekamy. Czyli jednak fakt to nie agresji. No nie, Liman to młoto, tak? Zrobimy tą grę, tak, poprzednio, tylko tak, tu mi się ustawią ciężkie, tu mi się ustawią medy, lightem, podjedź tu i zakręć, nie wjeżdżaj za górkę, po prostu zakręć, przed górką. Ja wtedy tak? Za mocno wjechałem trochę. No właśnie, dlatego teraz postaramy się tego uniknąć. I tutaj zagramy trochę bardziej inteligentnie, tak jak... Nie słychać nic. Gdy oni będą na nas próbowali wyjeżdżać, będą nas osłaniać nasze... Znowu. Przerywa. Jak, teraz słychać? Teraz słychać? Tak. Tak. Dobra, wracasz EBR-em, żeby cię nie zdjęli. Medy osłaniać EBR-a, jeśli tylko będą na niego wyjeżdżać. Kurwa, no co jest do chuja? Nie, chcę ktoś na lighta wejść. Dobra, czołgi ciężkie. Ustawiamy się tutaj ten punkt. Trzymamy. Medy zajmują klasztor. Klasztor zajmujecie. Czołgami ciężkimi bronimy. Z tej strony lew w dobrą pozycję ma zajętą, bo będzie z tamtej strony na świecie. Stój w tamtym miejscu, bo nam świecisz. My mamy ja tutaj... Ja wiem o tym, ale pokazuj na mapie, gdzie mamy jeden. O, dokładnie, tak. Pokazuj mi mapę, bo to jest ważne. Klasztor, jedźcie z tej strony, my czołgami ciężkimi jedziemy tutaj na przejęcie z tej strony, żeby skupili się na nas, ale zaczekajcie medami, jak my ciężkimi dojedziemy. Jedziemy ciężkimi, za mną. Tak, żeby oni się skupili na nas, a medy przepchają tego FV-a z tamtej strony. Jeszcze. Dobra, medy go. Ja już jestem zaświetlony, teraz się patrzą tutaj w moją stronę. Panowie, ja tutaj mam problem, to wielki problem. Dobra, panowie, pchać. Medy wjeżdżamy. Medy pchają. On na lot dostajecie tam, więc macie jeszcze przewagę. My wjeżdżamy w tych tutaj. I robimy fokus. Po prawej mamy IS-3, więc IS-3 robimy fokus na IS-3. Fokus IS-3. Ja mu strzelam z całą KD. IS-3 schodzi. Kończymy IS-3. Następnie mamy tutaj Progetta. Progetto kolejne. Tutaj macie Progetto, które ma 800 HP. 800 HP Progetto. 800 HP. Fokus na 800 HP Progetto. Dobra, ja kończę. Następne masz 900 HP Progetto, kończysz kolejne.
900 HP Progetto. Fokus na niego, fokus na niego. Medy, teraz dojeżdżacie, pomagacie nam tutaj, bo tu już jest do domknięcia. Oni są wyobijani. Medy, dojeżdżacie, jedziecie, nie stajecie, jedziecie, nie stajecie. Progetto na 200 HP, dobicie, dobicie 200 HP. Dobra, kolejne Progetto 800 HP. To jest do 34, tak, 34 HP, bo to jest lufę mniej. Dobra. Tutaj Ebera. Widzicie Ebera? Siwy, siwy Eber, siwy Eber, siwy Eber. Czy ktoś weź na lighta? Kurde, to też znowu poszła dupa z mojej strony. Ja mogę wejść na lighta. Dobra. Ja się mogę zmienić, mi nie idzie. Mówiłem o fokusie, który mamy fokusować czołg, a medy sobie stały na klasztorze, a mogły już do nas dołączać wtedy. Ale też brakło nam z drugiej strony lwa, ale lew trzymał EBR-a, a EBR nie kapował wtedy bazy, bo nasz EBR nie żył. Cholera jasna, no i tu jest... Jak tu rozłożyć czołgi, żeby to w miarę miało ręce i nogi? Znaczy, moim zdaniem nie rozkładać czołg. Czołgi się nie rozkłada. Czołgi muszą być jeden czy drugi. Ciężkie, a medy mają się wspierać, czyli muszą być niewielkie odległości od siebie. Że jeżeli nawet... Siłem jak coś. No weź tak, tego lejta, nie? Już dałem. Mamy 3, 4 ciężkie. Tak, 2, 3, 4, 5 metrów. A za ciężkiego, tak? Tak, tak. A zagrajmy teraz na więcej medów. 5 medów, dobra. Okej. Okay. Poczekaj, Ja też chcę i zróbmy to na medach. Może... Panowie lubicie grać na medach ogólnie? No to sam bym musiał zmienić czołg. Zróbmy to na szybkich czołgach. To jeżeli na medach, to bez lighta. Lighty kiedy może być, nie ma problemu, ale nie musi. No dobra, machnijmy to medami, może tak też będzie jakaś... Tylko jak machamy medami, to po medach trzymam się wszyscy razem. Wszyscy razem w jednej kupie. Tak. I jak coś, jak mówisz, to jeden fokus, jeden czołg. Tym bardziej, że mamy przewagę teraz tam czołgów typu Progetto, więc będziemy mogli szybko czołgi kończyć, ale kto dobija, ten krzyczy, żeby nie było... No to się nie uda. Kto dobija, to krzyczy, bo to będzie i tak ciężkie, ale okej. Okay. W ferworze walki wiadomo jak jest. Niech jeden strzał wejdzie w pusty czołg, nieważne, oby strzał. Innych map to chyba nie ma, co? No, jak widać. No, podświecimy ją do perfekcji. Masz kolego pomysł? Ja bym to zrobił, pojechałbym medami tędy i od tej strony bym ich wziął. A lajcika bym puścił w tą stronę, żeby przejechał. Okej, jedziemy. Fajny pomysł. Tylko że tak, jedziemy z tej strony przy górkach. Przy górkach jak najbardziej, a lajcik otwiera nam drugą. Ale prawą stroną, prawą chyba, nie? Gdzie on lajcik? Lajcik jeszcze raz.
lewo. Gdzie on lightem jechać? Lewo? Lightem, tak, lewo, lightem lewo, my jedziemy tutaj prawą. Okay. Chyba ja się pogubiłem jak jechać. Ja też. Tu. Tak, Geraldo. Nie tak, tam. Geraldo. Tam za Panzerem, za ten pierwszy kolor. To ja nie wiem, która to już jest prawa chyba. Albo lewa. Tak. No. Bo chodziło o nie na mapie moje prawo, tylko na naszą prawą. Nie wiem. Ja dostałem spota. Wszyscy dostali. Panowie, tu tak, tu ja jestem. Karnawron jest na gąsce. Fokus w Karnawrona. Dobra, zdjęty Karnawron. Następny czołg, jedziemy. Od tej strony wyjeżdżamy. Tutaj, od tej strony. Trzeci, to proszę, to stoi tu. Tamten czołg olewamy. Po prostu wjeżdżamy tu w nich na kupę i po prostu robimy im Pearl Harbor z tyłka. Su, Centurion. Centurion kończymy. Następne. Zjeżdżamy i jedziemy tu. Nie, ładuję. Jedziemy na hura, panowie. Na projecto. Su jest tu. Złapiemy to projecto, wyłapiemy tu ich medy i potem ruszymy nad kolejne. Ja bym proponował 5 medów cofnąć od razu. Pierwszy walcie te 3 czołgi, co tu są. Dobra. Pomożecie mi z tym wyspami? Ja ładuję. Tak, jak mi tylko ich wyspotujesz, dostaną ten nalot. Dobra, to już spotuję. Czekajcie, albo nie, lepiej będzie na SU nalot. Albo zdejmiecie SU? Te projecto na gąsce. O, SU mi wam uratowali. No i bum. Będzie miejsce? Za mnie wejdzie. Dobra, panowie. Wjeżdżamy, jedziemy na szybko i robimy tak. Robimy fokus w ISA 3, bo jest odosobniony, a potem robimy projecto na 500. IS 3 schodzi, panowie, wyjeżdżamy ISA 3. IS 3, a potem projecto na 500. IS 3 i projecto na 500. Sukę. IS 3 schodzi. IS 3 jest do was bokiem u nas ustawiony. Suka na obrysku. Sukę ja zbieram. Szesnaście HP do gości. Projecto. Ładuję. Dobra, następny projecto, kolejny projecto. Niebieski projecto. Pawlo, idź do przodu, nie stój z tyłu. Projekt na 300. Istrzy. Dobra, a teraz kolejny. Tak, dobra. Innych celów nie ma. Tylko my i sami. No, jeszcze moglibyście do siebie strzelać. Pawlo, nie zasłaniaj. Okej, okay, dobra. I trzymaj się go na gąsce i kończy się. Brawo. Taka wyrównana ta. I tak powinno to wyglądać ponownie. Bardzo piękna bitwa, bardzo piękna. Trochę na początku rozjazd pogubiliśmy, ale wyszło to i tak na plus, bo dostali z dwóch stron. No oczywiście panowie, jeżeli jest siła w jedności, to jest bardzo fajnie. Nieważne czy to jest nie pierwszy czy ostatni, nie patrzcie na statystyki, kto strzelił ile i nieważne kto ile zadał damage'u. Bo przede wszystkim niech nawet zbierze, ja zebrałem nie wiem, 4, 5 czy 6 strzałów, nieważne ile. Niech zbierz strzałów 6, ale wiesz, że kolega za te 6 strzałów odda 3 strzały.